dobry i dobry wieczór. Po krótkiej przerwie wycinanki prasowe wracają, a wraz z tym moje jęczenie i polecanie różnych ciekawych rzeczy na temat tygodników. Pytanie, czy po tej przerwie, ja też ich przez jakiś czas nie czytałem, żeby trochę odpocząć, czy coś się zmieniło, jest lepiej czy gorzej. O tym za chwilę. Czy coś się zmieniło w tygodnikach, można na ogół głównie oceniać po okładkach. One już dużo mówią, a przynajmniej powinny dużo mówić. Choć trzeba przyznać, że taki koniec wakacji i początek jesieni dla tygodników opinii, czyli siłą rzeczy zajmujących się bardziej tematami politycznymi i społecznymi, nie jest prosty. Polityka jeszcze jest trochę w letargu takim wakacyjnym i powakacyjnym i nie jest tak łatwo znaleźć tematy, które mocno by grzały. Owszem, dzieje się coś wokół Prawa i Sprawiedliwości, zmiany, zmniejszenie liczby ministerstw, jakieś przepychanki w ramach prawicowej koalicji. I w ślad za tym poszedł i Newsweek, pokazując sąd nad Ziobrą. I również poniekąd właściwie ten sam temat, przegląd, który z kolei mówi o solidarnej Polsce, czyli o Ziobrze i jego ekipie. Ja szczerze powiem, nie jestem miłośnikiem tych okładek, już o tym kiedyś mówiłem, pisowskich, bo to jest w gruncie rzeczy robienie im reklamy. A co gorsza, miażdżąca większość tekstów znanych mi od kilku lat na temat PiS-u szalenie przypomina mi PRL-owskie podziemne albo zupełnie wręcz prywatne, powiedziałbym, analizy, co też dzieje się w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy czytacie te analizy, lepsze, gorsze, ciekawsze czy nudniejsze, to właściwie 99% źródeł informacji w tych tekstach to są źródła anonimowe. Jakiś działacz, jakiś polityk, nie mamy pojęcia kto. Nie posądzam oczywiście dziennikarzy, że oni łżą, tylko że jeżeli ktokolwiek wypowiada się do dziennikarzy anonimowo, to szczerze powiem, może dowolne bajki opowiadać i nie mamy żadnej możliwości zweryfikowania tego. A bardzo wielu polityków, szczególnie takich powiedziałbym nie frontowych, tylko drugiego rzutu, dodaje sobie ważności opowiadając, ileż to oni nie wiedzą i czegoż to oni, jakich to sensacji nie przedstawią dziennikarzom. Więc jak mówię, jestem bardzo sceptyczny i szczerze powiem, te dzielenie włosa na czworo, kto w PiS-ie jest bardziej zły, a kto mniej zły, kto chce komu podstawić nogę, dla mnie jest dość mało wartościowe, a niestety tygodniki opinii tym straszliwie żyją. Co po tych dwóch okładkach, które pokazywałem przed chwilą, było widać. Polityka poszła w inną stronę. Tekst koronasceptycy, czyli o pewnym zjawisku społecznym, które na przykład, jeżeli jesteście w mediach społecznościowych, a szczególnie na Facebooku, to musieliście je Państwo zauważyć, dlatego że rzeczywiście rośnie grupa ludzi, którzy uważają, że cała w ogóle pandemia jest bzdurą, ściemą, spiskiem, noszenie maseczek jest niewolnictwem i tak dalej, i tak dalej. Jest to jakaś odmiana nowych, powiedziałbym, płaskoziemców, czy na pewno antyszczepionkowców, choć psychologicznie bardzo ciekawa i bardzo groźna społecznie. Bo to tu nie ma wyraźnej granicy. Znaczy można domniemywać, że na pewno więcej takich ludzi jest na przykład wśród elektoratu Konfederacji niż wśród elektoratu PO czy Lewicy. Niemniej jednak to jest postawa trochę ponad barykadami, ponad barierami. W związku z tym analiza tego, dlaczego i jak to się dzieje, jest bardzo ciekawa i te analizy właściwie we wszystkich tygodnikach w mniejszym czy większym stopniu występują, warto się z tym zapoznawać, pamiętając też o jednym, to nie jest tylko polska specyfika, tak? Znaczy mieliśmy niedawno dowód, wielka demonstracja w Berlinie, głównie zresztą prawicowo, właściwie nazistowska, ale jednak i to z wdzieraniem się do ważnych urzędów, w Stanach Zjednoczonych to już jest od dawna, w wielu miastach europejskich takie demonstracje mniej czy bardziej groźne, mniej czy bardziej liczne się odbywały. Czyli tu nie jesteśmy jakimś dziwolągiem europejskim, co nie zmienia sytuacji, że to też na politykę może się jakoś przekładać. A przed nami jeszcze zdaje się kolejne demonstracje i blokowania Warszawy, czyli jest to właściwie dzisiaj jedyny aktywny element życia politycznego. Tak?
wycichła chwilowo sprawa prześladowań LGBT na przykład, tak jakby się skończyły. Nie skończyły się, to trwa oczywiście. Nie ma jeszcze spektakularnych wydarzeń z parlamentarnych, natomiast jest właśnie sprawa, czy nas Gates z Sorosem wpuścili w maliny i tego typu różnych bredni. Powtarzam, bredni, ale nie wystarczy się z nich wyśmiewać. To jest bardzo poważna sprawa, bo od tego zależy normalny rozwój, ba, życie bardzo wielu członków populacji, której jesteśmy częścią, czy nam się to podoba, czy nie. Więc dobrze, że tym się zajęli, ale plus dla polityki, że zrobiła z tego okładkę. To jest w tej chwili moim zdaniem, nie wiem czy problem numer jeden, ale na pewno jeden z kilku najważniejszych problemów. Natomiast rozgrywki w PiS-ie moim zdaniem nie za bardzo. Czy coś jeszcze jest godnego polecenia? W Newsweeku jest jeden wywiad, który przykuł moją uwagę, choć jestem wobec niego bardzo zdystansowany. To jest rozmowa z Edwardem Miszczakiem, który jest od 22 lat dyrektorem programowym TVN. I to przy różnych tam zmianach właścicielskich i tak dalej, co już samo w sobie jest fenomenem. Jest niewątpliwie wybitnej klasy profesjonalistą, do tego bardzo prywatnie sympatycznym człowiekiem, skądinąd, no ale jest też macherem od rozrywki przede wszystkim. W związku z tym, od rozrywki, ale i od PR-u, w związku z tym, jeżeli Państwo będziecie czytać rozmowę z nim, to też uważajcie, bo to jest człowiek tak świadomy tego, co mówi, co wolno mu powiedzieć, a czego nie, że nie należy brać wszystkiego jeden do jednego. To jest tak, że on też to uprawia pewną własną propagandę i przedstawia jakąś wizję TVN-u, czy w ogóle rzeczywistości, którą chce narzucić. Niemniej jest w tym wywiadzie jedna bardzo ciekawa rzecz i właściwie dość smutna. Otóż on przy okazji tam sprawy Kingi Rusin, która odeszła z Dzień Dobry TVN, mówi coś takiego, to przy okazji tego, że ona odeszła z Dzień Dobry TVN, czyli tam coś się nie podobało widzom w telewizji śniadaniowej, która dzisiaj jest wielką potęgą. I kiedy prowadząca tę rozmowę Renata Kim pyta go się, reagując na jego stwierdzenie, że widzowie w paśmie śniadaniowym poszukują trochę innych postaw niż Kinga Rusin. Bardzo to brzmi tajemniczo, więc słusznie Renata Kim czujnie pyta, o co chodzi. Na co Miszczak mówi? Ludzie nie znoszą dziś krytyki. Wysłuchają, jak im ktoś mówi, że powinni segregować śmieci, ale im się to nie podoba. Ja co prawda nie wiem, czy akurat Kinga Rusin, nie oglądam telewizji śniadaniowych, mówiła o śmieciach, nie wykluczam, ale też jest to osoba z własnym zdaniem. Natomiast tutaj jest coś bardzo niebezpiecznego, bo nie bagatelizując problemu śmieci, oznacza w gruncie rzeczy, jeżeli się w to wczytać, że telewizja, najważniejsza prywatna telewizja w Polsce, postawiła na taką postawę. Nie drażnimy widzów, wyłącznie im schlebiamy. Czyli nie mówimy im, że powinni segregować śmieci, bo oni nie lubią tego słyszeć. I teraz przełóżmy to sobie na inne sprawy, nie tylko na śmieci. Tak? Znaczy to jest spory problem, bo to oznacza skrajnie, powiedziałbym, konformistyczne podejście do traktowania widza. Ja oczywiście rozumiem, że telewizja ma służyć widzom, ale jak właśnie mówię, między służyć a schlebiać jest ta ogromna różnica i te dwa sposoby pojmowania dziennikarstwa. Ja jestem z tego, gdzie służyć będzie najmocniejsze, natomiast nigdy schlebiać. Miszczak, TVN jest z tego drugiego niestety, choć pewnie nie przypadkiem, dzięki temu od 22 lat utrzymuje się na tym bardzo eksponowanym, ważnym i trudnym stanowisku. I pewnie dlatego też ma pewien rodzaj sukcesu. Tylko bądźmy świadomi, fakt, że ten typ konformistycznego dziennikarstwa, czy konformistycznego rozumienia dziennikarstwa, święci triumfy, to nie znaczy, że mamy się z tego cieszyć. To jest zupełnie inna para kaloszy. Dlatego, że jeżeli pomyślimy sobie o tym również w kategoriach politycznych, społecznych, różnych ważnych wyzwań, notabene śmieci są takim wyzwaniem oczywiście, bo są elementem bardzo dużego problemu ekologicznego i klimatycznego też,
to, że nie wolno widzów pouczać, czy nawet im radzić, jest niebezpieczne, bo od tego są media, żeby jednak też taką rolę przyjmowały. Szczególnie w czasach, kiedy nie ma już takich indywidualnych autorytetów wielkich, etycznych, moralnych, którzy mówią ludziom przykre rzeczy, a oni słuchają i przynajmniej część z nich wyciąga wnioski. Tak to więc jest z dzisiejszym dziennikarstwem. Zastanawiam się, na ile to czasem właśnie widać też w tych tygodnikach. Widać w nich różne rzeczy, bo w tym samym Newsweeku mam na przykład, ja czasem polecam, bo ja bardzo lubię dzieły historii, czy w ogóle popularno-naukowe w tygodnikach, ale też czasem jest, spotyka mnie wielki zawód, bo czytam tekst na temat, który zaledwie kiedyś mi się obił o uszy, a jest ciekawostką, że w 1939 roku kilku śmiałych Polaków zgłosiło się, no do, w ogóle do opinii publicznej, ale formalnie do Wojska Polskiego, że oni w ślad za tym, co usłyszeli ze świata, czyli z Japonii, z Niemiec, z Włoch, bo tam były już wcześniej takie próby, zgłaszają się jako żywe torpedy do walki w obliczu nadchodzącej wojny i że po prostu zupełnie świadomie dla ojczyzny chcą oddać życie, żeby właśnie będąc pilotem takiej żywej torpedy, przede wszystkim chodziło o te wodne torpedy, nie o tak jak ja, o japońskich kamikadze. I takich ludzi to się zrobiło dość głośne w 1939 roku, prasa to podjęła, zgłosiło się prawie 5 tysięcy, w tym 150 kobiet. Więc to rzeczywiście jest ciekawa rzecz. Nic z tego nie wyszło, oczywiście zrobiono części z nich pierwsze szkolenie przed wojną, następne miało być 12 października 1939 roku. Problem w tym, że żeby sobie jeszcze czegoś więcej dowiedzieć się na ten temat, rzuciłem okiem w takie najbardziej banalne źródło, które poniekąd pierwsze wyskakuje w ogóle, kiedy się włącza Google'a, czyli Wikipedię. I co się okazało? Właściwie to wszystko, co w tekście dziennikarskim w Newsweeku przeczytałem, mam też w Wikipedii, a nawet jeszcze trochę więcej. Może tekst dodał jeszcze parę rzeczy, żeby było jasne. Nie posądzam, Boże, broń dziennikarza o zerżnięcie, bo to jest zupełnie inny tekst. Tylko posądzam o coś takiego, że ciekawy, może ciekawostkowy, ale bardzo interesujący temat został zrobiony na tyle powierzchownie, na ile jeden artykuł w Wikipedii. To jest za mało. Od poważnego tygodnika opinii domagam się jednak trochę więcej. Dlaczego tak zostało zrobione? To nie jest zapewne brak talentu autora czy jego lenistwo. To jest pewien mechanizm ekonomiczny, z którym mamy do czynienia. Jako czytelnicy musimy sobie zdawać z niego sprawę. Prawdopodobnie, ja oczywiście nie znam dokładnie uwarunkowań konkretnie w redakcji Newsweeka, autor dostaje za napisanie takiego tekstu tak mało, że może poświęcić na zebranie informacji i materiałów tyle czasu, ile za to dostaje pieniędzy. W związku z tym poświęca tego czasu na tyle mało, że powstaje na tyle powierzchowny i nieprzebadany tekst. I to jest niestety jeden ze stałych punktów bolesnych miejsc w polskich tygodnikach opinii. Jako media, które nie muszą być tak strasznie szybkie jak portale internetowe, czy nawet jak dzienniki prasowe, powinny nam dostarczać trochę głębszej wiedzy. Wiedzy, której w związku z tym zebranie musi kosztować więcej czasu i pieniędzy. Tyle tylko, że dziennikarz nie dostanie ekwiwalentu za ten większy czas i te większe pieniądze. Przynajmniej w wielu wypadkach, bo nie zawsze. Dość wspomnieć choćby o dziale popularno-naukowym polityki, który wiele razy chwalę i którym znowu są bardzo ciekawe rzeczy. A w dodatku, co bardzo mnie ucieszyło, i to będzie normalna, nie krypto, tylko reklama, może Państwo słyszeli, ale Polityka odkupiła bardzo zasłużony, już od lat istniejący na rynku, ale taki mało widoczny od lat miesięcznik Wiedza i Życie. Tutaj pokażę, bo sama się z tym reklamuję, ale dowiedziałem się o tym niezależnie od polityki. I biorąc pod uwagę siłę i kompetencje działu popularno-naukowego w polityce, myślę, że istniejącą redakcję Wiedzy i Życia, nie złą redakcję, może bardzo dobrze wzmocnić i to może być coś bardzo ciekawego do
czytania, a nawet jak patrzę na okładkę najbliższego numeru tej Wiedzy i Życia, to mimo, że są to oczywiście tematy zupełnie niepolityczne, to naprawdę kilka bym z chęcią przeczytał, zalety tkanki tłuszczowej na przykład. No dość na mnie spojrzeć, żebym jednak takim tematem był zainteresowany. Albo, och, gdybym był młodszy, zagadka kobiecych piersi na przykład. Choć oczywiście nie chodzi zapewne o temat erotyczny, tylko powiedziałbym biologiczny, czy też na przykład czym są turbulencje w samolocie, czy też choroba Alzheimera, a smog na przykład, bo to skądinąd już gdzieś to czytałem, że smog niestety przekłada się na cały szereg różnych chorób, których nie łączymy w ogóle z zatruciem powietrza i z zatruciem środowiska. A ten temat jakby ciągle wraca. Zauważyliście Państwo, że ja już któryś raz kolejny wracam do sprawy klimatu, zatrucia środowiska i dlatego tu wygłoszę jeszcze jeden żal do Newsweeka, który, ja do tej pory o tym nie mówiłem, ale Newsweek sobie wymyślił dawno temu, że ma w jednym miejscu takie bardzo ładne zdjęcie ze zwierzątkami i powiem brutalnie, jak znam zasady w redakcjach, prawdopodobnie to jest tak, że to jest opłacalne ekonomicznie dla redakcji. Znaczy po pierwsze, ładne, kolorowe zdjęcie jakiegoś intrygującego, albo ślicznego, albo wyjątkowo brzydkiego zwierzaka zawsze dobrze się sprzedaje. Tym razem to jest o arach, takie papugi, bardzo znane. Tylko, że problem polega na tym, to jest tak kompletnie przyczynkarskie i takie mamy i mamy potem tam trzy zdania na temat tych ar. Ani się z tego nic więcej specjalnie nie dowiemy, to jest raczej taki pretekst. Ktoś tam musiał w redakcji dopisać te dwa zdania, a redakcja ma to zdjęcie za darmo albo tanio, a to w budżecie redakcji, jak można dwie strony zrobić prawie za darmochę, to jest bardzo dobre, tak? No tylko tyle, że co ja z tego mam jako czytelnik? No, widziałem pewnie tysiące zdjęć ar, to nic nowego mi nie przyniosło, a równocześnie w całym tym Newsweeku nie znajdę na przykład informacji, którą znalazłem gdzieś sobie w internecie, ale w godnym zaufania źródle, żeby było jasne, że właśnie ukazał się niedawno, na początku września, raport Żyjąca Planeta, opracowywany raz na dwa lata przez World Wildlife Fund i Towarzystwo Zoologiczne w Londynie, które przynosi kolejne wstrząsające dane na temat niby nam znany, ale ciągle właśnie przynoszący jakieś apokaliptyczne informacje. Tym razem mianowicie, że w latach 1970-2016, uwaga, czyli 5 lat temu, czyli jeszcze kolejne 5 lat zapewne przyniosło znaczne pogorszenie tego, populacja kręgowców na kuli ziemskiej zmniejszyła się średnio o ponad 2/3, o 68%. W niektórych częściach świata sytuacja jest znacznie gorsza. W Ameryce tropikalnej populacje zwierząt odnotowały w tym okresie spadek o 94%. Z kolei w wodach słodkich i ich pobliżu globalna redukcja wyniosła aż 84%. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego żaden z tygodników opinii mi tego nie mówi? Takie mam wrażenie, że to jest trochę realizacja tej zasady, o której mówiłem w wykonaniu dyrektora programowego TVN-u, że czytelnik czy widz nie lubi słyszeć pewnych przykrych rzeczy. W związku z tym lepiej go oszczędzać. Otóż wydaje mi się, że czytelnik poważnych tygodników opinii jest na tyle czytelnikiem mądrym i odważnym, że przyjmie też złe informacje, ale musi przede wszystkim je dostać. W związku z tym przepraszam kolegów z Newsweeka, ale naprawdę nie trzy zdania o arze, czy o papugach, czy o robaczkach, czy o czymś takim ze ślicznym zdjęciem, tylko kolejny jednak tekst o tym, jak straszne rzeczy się dzieją z naturą, czego my jeszcze dziś nie widzimy, ale to jest tak, że ponieważ patrzymy z klapkami na oczach, nie widzimy, że woda nam doszła już do podbródka. Tak? Dopiero jak nam zacznie zalewać nos, to zobaczymy. A to tygodniki są od tego, żebyśmy te oczy spuszczali w dół i widzieli, jaki jest poziom tej wody. I że wcale ona nie nam koło kostek w tej chwili sięga, tylko właśnie gdzieś już dochodzi do gardła. Nie wiem, dlaczego tygodniki nie chcą tego robić, a materiałów jest mnóstwo. Mnóstwo bardzo poważnych instytucji światowych,
sprawdzonych, zweryfikowanych, publikuje mnóstwo strasznie ciekawych skądinąd i bardzo przerażających materiałów. U nas chyba jakby dziennikarze czy redaktorzy bardziej wychodzili z założenia, że wystarczy nam już straszenia PiS-em, więc nie straszmy jeszcze katastrofą klimatyczną. A nie chodzi o straszenie, chodzi o to, że koledzy dziennikarze, redaktorzy, waszym psim obowiązkiem jest informować. Niezależnie od tego, czy te informacje są dobre czy złe. Oczywiście możecie szukać balansu, ale nie możecie szukać balansu poprzez odejmowanie informacji smutnych, złych, gorzkich, tragicznych czy nawet apokaliptycznych. Mamy prawo o tym wiedzieć, a nikt z nas, normalnych zjadaczy chleba, nie ma czasu, żeby samemu wertować światowe media. Czy coś jeszcze można by dorzucić do tego? W przeglądzie niestety nic specjalnie ciekawego, właściwie nie mogę go jakoś specjalnie zareklamować. Poza może, żeby zupełnie zmienić tematykę, Tomasza Miłkowskiego, jednego z ciekawszych recenzentów już od lat teatralnych, takie podsumowanie tego dziwnego sezonu teatralnego. Nie ukrywam, że to jest trochę moja prywata, bo teatr to jest jedna z moich pasji, więc jeżeli nie mogłem niektórych spektakli widzieć, to przynajmniej coś się o nich dowiedziałem dzięki Tomaszowi Miłkowskiemu i za to dziękuję. Ale i wreszcie jednak hit chyba tego tygodnia, to znaczy w polityce znowu ostatni prawdopodobnie przeprowadzony i nawet nie do końca autoryzowany wywiad z Andrzejem Walickim. No to jeden właściwie z ostatnich gigantów intelektualnych polskich z takiego starszego pokolenia. Właściwie ostatni, jak polityka pisze, żyjący z kolosów warszawskiej szkoły historii idei, którą poza nim w latach 50. i 60. XX wieku tworzyli na Uniwersytecie Warszawskim Bronisław Baczko, Leszek Kołakowski i Jerzy Szacki. To jest wywiad Jacka Żakowskiego, gorzki wywiad, to jest wywiad o nas, o Polakach. I jednak nie mogę się opanować, żeby przynajmniej jednego cytatu chciałoby się właściwie przeczytać to w całości. Mówi Walicki: transformacja w Polsce wyglądała tak jak nasze rządy na Ukrainie. Byle się szybko nachapać. Z wielkiej liberalnej myśli wzięliśmy tylko Hayeka, który uważał, że niesprawiedliwość społeczna jest szkodliwym mitem, a odrzuciliśmy Rawlsa, według którego sprawiedliwość to centralny problem liberalnego myślenia. Jeżeli zmiany dokonują się kosztem najsłabszych, to ich rezultatem jest dominacja silniejszych, nie wolność ogółu. Ale cały wywiad jest niesłychanie ciekawy. Jest to taki trochę testament wielkiego naukowca i wielkiego myśliciela, niestety mniej medialnego i mniej znanego niż, nie wiem, też zmarła niedawno Maria Janion, druga wspaniała zupełnie osoba, ale może tym bardziej, że o Walickim trochę pewnie wiemy, przynajmniej przeciętnie mniej i mniej czytaliśmy jego książek, jego prac naukowych, tym bardziej warto przynajmniej nad tym wywiadem się pochylić i tym poniekąd optymistycznym, to znaczy maleńka kropelka optymizmu, mimo tego, że tak wspaniały człowiek umarł, ale na tym zakończę.